Najnowsze dane wskazują, że z powodu zarażenia koronawirusem we Włoszech zmarło już 631 osób, a liczba chorych przekroczyła 10 tysięcy. Premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział przeznaczenie 25 miliardów euro na walkę z koronawirusem i pomoc dla sektorów, które ucierpią z powodu choroby. Jesteśmy w trakcie posiedzenia gabinetu i postanowiliśmy przeznaczyć wyjątkową kwotę 25 miliardów euro, ponieważ zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi boryka się kraj w tej nadzwyczajnej sytuacji. Conte zwrócił się z apelem do obywateli, aby poddali się zaleceniom rządu, podkreślając, że tylko wspólnymi siłami kraj jest w stanie przeciwstawić się epidemii. Naszym głównym celem jest ochrona zdrowia obywateli. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że w grę wchodzą inne kwestie. Na przykład wydajemy środki, które wpływają ograniczająco na ludzkie życie. Musimy mieć świadomość, że to wpływa na wolność obywatelską, prawa socjalne, swobodę przedsiębiorczości. Musimy działać ostrożnie. Władze Stolicy Apostolskiej zamknęły plac i Bazylikę Świętego Piotra. Dzisiejsza audiencja generalna była niezwykła, bo bez udziału wiernych. Papież Franciszek zwrócił się z podziękowaniem do wszystkich zaangażowanych w pomoc chorym. Z całego serca dziękuję pracownikom szpitali, lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, którzy w tym bardzo trudnym momencie znajdują się obok osób cierpiących. Dziękuję wszystkim chrześcijanom i ludziom dobrej woli, którzy modlą się w tym czasie. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni bez względu na religię, którą wyznajemy. Pomoc dla Włoch deklarują przedstawiciele instytucji i krajów unijnych. Sytuacja we Włoszech jest szczególnie ciężka. Jesteśmy gotowi współpracować z Włochami w ramach dodatkowych środków, które mogą być potrzebne, aby rozwiązać poważne zaburzenia ich gospodarki. Nasi włoscy przyjaciele są obecnie najmocniej dotknięci koronawirusem w Europie. Myślimy o nich ze współczuciem. Z całego serca życzymy im, aby wszystkie środki, jakie podjęli, doprowadziły do zmiany na lepsze. Włosi muszą mieć specjalną deklarację, aby móc przemieszczać się po kraju. Celem podróży mogą być jedynie powody służbowe, zdrowotne lub powrót do miejsca zamieszkania. To oczywiste, że się boję. W metrze nosiłem maskę i rękawiczki. Teraz idę do biura, ale po pracy wracam do domu. Uważam, że wszelkie środki bezpieczeństwa są uzasadnione i poprawne pod względem konstytucyjnym, biorąc pod uwagę stan wyjątkowy kraju. Wszyscy Włosi powinni wykazać się wielką odpowiedzialnością i zbiorową świadomością. Władze powinny zamknąć wszystkie sklepy, ponieważ w przeciwnym razie to nie ma sensu. Jeśli nadal dajemy ludziom zgodę na wychodzenie z domu, w spacery czy zakupy, a także dając im miejsca spotkań. Kontrola powinna była rozpocząć się wcześniej, a nikt nie sprawdzał pociągów, które z Mediolanu wyjeżdżały pełne. Powinni je zatrzymać. Teraz stracimy pracę. Włoskie media podały informację, że w niektórych szpitalach w północnych częściach kraju lekarze zmagają się z brakiem sprzętu, zbyt małej liczby łóżek i respiratorów i mogą prowadzić selekcję pacjentów. Paulina Bilińska, Telewizja Republika.